pierwszych dniach stycznia 1945 roku front wschodni oddalony był od Szynlanke, czyli dzisiejszej Trzcianki, o kilkaset kilometrów. Sytuacja uległa zmianie 21 stycznia, kiedy to rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej, a wojska 1 Frontu Białoruskiego poczęły zbliżać się do granic miasta. Już 27 stycznia wojska radzieckie wkroczyły do Trzcianki. Przez kilkadziesiąt lat fakt ten potwierdzały mauzoleum oraz czołg T-34, który miał symbolizować zwycięstwo Armii Czerwonej oraz wdzięczność narodu polskiego dla Związku Radzieckiego za wyzwolenie miasta. Jakie były kulisy powstania tego pomnika? Dlaczego postanowiono go zburzyć? To pytania, na które dzisiaj odpowiemy. Trzcianka była przed wojną stolicą powiatu noteckiego, należała do prowincji Poznań, zachodnie Prusy. Było dynamicznie rozwijającym się miastem, siedzibę miało wiele firm, na przykład było 6 zakładów produkujących cygara, 2 browary, wiele zakładów meblarskich, tartaki. Przedaliśmy swój magistrat, starostwo. Przez blisko 173 lata była cały czas germanizowana, tak więc w 1944-1945 roku zdecydowaną większość mieszkańców stanowili Niemcy. To liczyło wtedy około 10 tysięcy mieszkańców. W roku 1905 dopiero nastąpiło zjednoczenie Trzcianki miasta i Trzcianki wsi. Trzcianka była miastem 3 narodów, kultur i religii. Zdecydowaną większość stanowili ewangelicy, jak możemy przypuszczać, byli to Niemcy. Mniejszą część w pewnym okresie Żydzi, a potem katolicy. Katolicy to w większości Polacy. W czasie II wojny światowej możemy przypuszczać, że większość katolików to także Niemcy. W 1945 roku według spisów Polacy to jedynie 140-150 osób. To współistnienie 3 kultur, narodów, religii bez wątpienia bardzo pozytywnie wpływało na rozwój miasta. W czasie II wojny światowej praktycznie nie było tutaj żadnych działań wojennych, gdyż Trzcianka leżała w granicach Starej Rzeszy. Burmistrzem był pan Erich Fryze, także urzędy wszystkie działały normalnie, ludzie chodzili do pracy. Dopiero od 1943 roku, kiedy przełamano na wschodzie front i front zaczął zbliżać się do terenów zachodniej, obecnej zachodniej Polski, w Trzciance prawdopodobnie możemy przyjąć tak, że pojawiła się pewna atmosfera nerwowości. Władze starały się uspokajać nastroje. Były przyszykowane pociągi, którymi miałaby się ludność ewakuowana. W Trzciance było dużo przesiedleńców z kraju Warty, uciekinierów z kraju Warty, którzy tutaj czekali na dalsze transporty. Na przykład wielu było z okolic Włocławka i w pierwszym rzędzie oni byli wywożeni, a mieszkańcy Trzcianki musieli czekać na swoją kolej, także było 6 transportów dla uciekinierów. Władze funkcjonowały praktycznie do ostatniego dnia tuż przed przybyciem armii radzieckiej. Jeszcze 25-26 stycznia 1945 roku burmistrz Erich Fryze toczył trudne rozmowy z ówczesnym komendantem obrony Trzcianki, Harderem. W noc poprzedzającą wkroczenie czy pojawienie się pierwszych czołgów sowieckich doszło do sprzeczki o to, co robić. Harder chciał miasta bronić, Fryze chciał, aby miasto zostało przekazane bez walki, tak aby nie ucierpiała ludność cywilna. Fryze wysłał do Rosjan swojego przedstawiciela, który został szybko przez Rosjan zastrzelony. W związku z tym ta możliwość przekazania miasta bez walki została przez samych Rosjan odrzucona. W samym mieście jako takiej dużej obrony nie było, było tylko 50 żołnierzy niemieckich, którzy byli w większości rekonwalescentami miejscowego szpitala. Jako takiego większego oporu nie stawiano. Jak Armia Czerwona rozpoczęła ostrzał miasta, skat już z dział, to niemiecka obrona bardzo szybko poszła w rozsypkę.
26 stycznia pojawiły się pierwsze czołgi, dojechały tutaj do Trzcianki z okolic, z kierunku Czarnkowa i dopiero następnego dnia w większej liczbie Armia Czerwona wkroczyła do Trzcianki. Tak naprawdę w Trzciance nie trwały jakieś regularne walki. Co ciekawe, miasto mimo wszystko zostało zniszczone, czy budynki zostały zniszczone prawie 30%. Po zdobyciu miasta ludność cywilna była źle traktowana. Na porządku dziennym były gwałty, rabunki, kradzieże. Ludzie po zmroku bali się wychodzić z domu. Według relacji jednej z mieszkanek do połowy lutego 1945 roku ponad 50 cywili zostało zastrzelonych przez żołnierzy radzieckich na ulicach. Niedawno nakręcony film przez Wojciecha Smarzowskiego, Róża, pokazujący tragedię Mazurów, obrazuje właśnie, jak armia radziecka traktowała ludność podbitą. No i Rosjanie pamiętali o krzywdach, które wyrządzili im żołnierze niemieccy i brali za to odwet. Brakowało pożywienia, tak naprawdę chleb pojawił się w Trzciance dopiero w marcu 1945 roku, w związku z tym ludzie jedli to, co posiadali, to, co wcześniej udało się zebrać. W momencie wkroczenia wojsk radzieckich Trzcianka liczyła około 5 tysięcy mieszkańców. A już po zdobyciu miasta w maju 1945 roku było około 150 Polaków, a we wrześniu już około 1000, także zaczęła napływać ludność ze wschodu. Utworzono urząd repatriacyjny. Przyjechali tutaj nowi mieszkańcy Polacy, ale nie tylko Polacy, bo w kolejnych latach trafiali tutaj również Ukraińcy, trafiali Łemkowie. W latach 1945-1946 zdecydowana większość Niemców opuściła Trzciankę. Kilka tysięcy osób transportami została wywieziona na zachód. Major Borys Rubcow był pierwszym komendantem Trzcianki po zajęciu przez Armię Czerwoną. Rządził w Trzciance od marca do listopada 1945 roku. Był on jednym z czołowych, można powiedzieć, żołnierzy z kadry oficerskiej 1. Frontu Białoruskiego. I to, że był takim szefem komendantury wojskowej, to też świadczy o tym, że musiał być wysokim oficerem NKWD. A jednocześnie także wybrano władze cywilne. Taka ciekawostka, że na początku pierwszym burmistrzem był Niemiec, nazywał się Otto. Potem był Białorusin Popowicz, a już latem 1945 wybrano pierwszego polskiego burmistrza, naczelnika miasta. Był to Stanisław Wiza, który przyjechał do Trzcianki z Czarnkowa. Jego poprzednika Popowicza aresztowano za nadużycia władzy i szabrownictwo. Rosjanie chcieli upamiętnić swoje zwycięstwo nad hitlerowskim najeźdźcą. Już zaraz po zdobyciu Trzcianki zaczęto już budowę parku i mauzoleum. Prace trwały kilka miesięcy. W sierpniu 1945, późnym latem, mauzoleum było gotowe. Był to wtedy jedyny oświetlony budynek w mieście agregatem, żeby właśnie ukazywać tą chwałę radzieckiego żołnierza. Zastanawiające jest to, że w wielu polskich miastach takie miejsca ku czci Armii Radzieckiej powstawały. Powstało ono również w Trzciance i wydzielono olbrzymi plac, gdzie postawiono pomnik, który symbolizował sposób zdobywania miasta, bo postawiono czołg. Dokładnie nie wiadomo, czy to był ten czołg, który w Trzciance zniszczono, bo jeden z czołgów radzieckich zniszczono, czy jakiś przywieziono inny. Dół tego czołgu był wygipsowany, a tylko na górze była wieża od czołgu. Pomnik powstał w ciągu kilku miesięcy, pracowali przy nim głównie Niemcy, chociaż w początkowym okresie przede wszystkim kobiety, ponieważ mężczyzn, możemy przypuszczać, że mężczyzn nie było wielu. I w drugiej połowie 1945 roku sam pomnik już stał. Pod czołgiem leżał taki pomnik niemiecki, Sokół. Miał on upamiętniać zwycięstwo Prus nad Francją w roku 1870. Ten pomnik przetrwał aż do 1945 roku i wtedy właśnie Rosjanie zdjęli go z Sokołu i wrzucili pod czołg, co miało symbolizować ich zwycięstwo nad Niemcami. Po 1989 roku praktycznie miejsce to było nietknięte i było miejscem zadbanym. Po 1989 roku, tak jak w wielu polskich miastach, zaczęto zastanawiać się w Trzciance, co z tym miejscem zrobić dalej. 50% było
za rozwaleniem tego czołgu, wywrzuceniem tego czołgu z trzcianki 50% było przeciw, ale 100% przy okazji zauważyło, że jednak idzie nowe. 4 czerwca 1989 roku miały miejsce pierwsze wolne wybory w Polsce i zwyciężył Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, który także w Trzciance miał swój oddział. I ten Komitet Obywatelski Ziemi Trzcianeckiej podjął uchwałę, żeby czołg jako symbol zniewolenia Polski przez Armię Czerwoną został z Trzcianki usunięty. Poszliśmy z tym do ówczesnej Rady Narodowej, prezydium się zebrało, złożyliśmy wniosek, żeby to zlikwidować. Pozytywnie zostało to zaopiniowane, dostaliśmy zgodę na jego usunięcie. No, czołg tutaj na miejscu, gdzie stał, został rozczłonkowany na takie większe kawałki, żeby można było po prostu je załadować i przewiezione zostało to do Pętelu, gdzie następnie na drobniejsze kęsy według wymagań huty przygotowane i samochody, które jeździły z Trzcianki na Śląsk po węgiel, w tamtą stronę zawiozły bezpośrednio do huty. Ocalał tylko mały fragment lufy z tego czołgu, który znajduje się w naszym muzeum w Trzciance. W miejscu zburzonego pomnika mamy w tej chwili niewielki park, a także fontannę z piękną sarenką. Jest to miejsce spotkania i odpoczynku wielu mieszkańców Trzcianki. Przez kilkadziesiąt lat sowiecki czołg był związany z historią Trzcianki. Zamiast symbolu zwycięstwa okazał się być dla Niemców symbolem okrucieństw wojny, a dla Polaków symbolem zniewolenia. To dlatego został zburzony. Czy była to decyzja słuszna? Czy może ten monument powinien pozostać jako przestroga przed groźbą wojny i totalitaryzmem? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam.